Cześć, witajcie na moim kanale ponownie. Mamy lato 2020. Dzisiejszy odcinek poświęcamy sterownikowi świec żarowych. Nim do tego dojdziemy, kto nie zna mojego kanału, zapraszam do subskrybowania. Przekonacie się, że to nie boli, a sprawdzić się może, bo możecie jakieś informacje czasem uzyskać, które potrzebujecie. Jak się filmik przyda, liczę oczywiście na łapeczkę w górę. Jak się nie podoba filmik, a straciliście czas, dajcie tą łapeczkę chociaż. Jest to w jakiś sposób, kurczę, podziękowanie za moje starania. Więc tak, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, w którym omawiałem ten sterownik, a interesuje Was dalsza naprawa, to jesteście w prawidłowym miejscu. Generalnie poruszamy temat tego sterownika, który widzimy. Sterownik już jest otwarty. Zaraz omówimy kwestię od początku do końca, co będziemy robili. Natomiast powiem od razu pokrótce, bo czasem ktoś nie odrobił lekcji, nie oglądał odcinka pierwszego. Więc rzecz wygląda w ten sposób. Tego typu sterownik do świec żarowych to jest sterownik, który jest montowany w wielu markach pojazdów. Przykłady podam. Może być to na przykład Chrysler, może być jakiś Jeep, może być jakiś Mercedes, jakieś BMW, a jakie są modele, to już kurka wodna. Tu się nie wypowiadam, bo być może wy akurat to macie, a należycie do grupy innych pojazdów. W każdym bądź razie pojazdy w większości Common Raila z silnikiem diesla, czy to będzie silnik na 4, czy na 6, czy na 8 garach, będzie miał zamontowany taki sterownik do sterowania świec żarowych. Natomiast od ilości garów będzie zależało, ile ten sterownik posiada mosfetów, ile posiada kanałów wyjściowych. Ten akurat, nasz sterowniczek, posiada kanałów wyjściowych 6. Tu jest 6 końcóweczek, które są ukryte w galaretce. No jest to co prawda może nie galaretka, jak jest to silikon. Są zalewy silikonowe, są zalewy żelowe. Żelowa ma to do siebie, że ona jest ciapka przez cały czas, natomiast tak, żelowa jest ciapka, natomiast ta silikonowa charakteryzuje się tym, że ona się przez cały czas odkształca i ma taką bardziej masę zbitą, którą możemy sobie cokolwiek dotykać i nie martwimy się o to, że zrobimy coś nie tak. Ale nie o tym mowa. Rzecz jest jaka. Sterownik wpadł mi przypadkowo w ręce. Po mojej szybkiej diagnozie okazuje się, że ten sterownik miał problemy z zasilaniem. Czyli problem błędu na pewno, jaki się pojawił w tym sterowniku, to nie była świeca żarowa, czyli błąd świecy żarowej, tylko i wyłącznie błąd sterownika, czyli błąd zasilania poszczególnego segmentu. Nie będę mówił, jaki błąd, bo tych błędów jest kilka przypisanych. Generalnie błąd, który związany jest ze sterowaniem świec, z zasilaniem świec, to jest właśnie błąd, który pochodzi z tego sterownika. No i teraz tak, pokrótce, szybko tylko opowiem to, co już być może mówiłem. Jeśli chodzi o kwestię otwarcia sterownika, sterowniczek ma naszą puszeczkę taką. Jaki on nadruk by nie miał, bez różnicy, nas to nie interesuje, czy to jest Beru, czy to jest jakieś coś tam innego. W każdym bądź razie dosyć solidnie podgrzewamy tą obudowę tu dookoła. Musimy ją podgrzać. Dlaczego? Dlatego, że tutaj dookoła znajduje się taki dosyć mocny klej, który na gorąco trzyma tą klapeczkę. I spokojnie później pod kątem, oczywiście, bo tak się nam nie uda na wprost, pod kątem, mając ostry, twardy nożyk, wycinamy. Spokojnie, nie musicie się martwić, bo zobaczcie, jak daleko jesteśmy od tak naprawdę od obudowy do tego silikonu. Jest to dosyć głęboko, tu jest gorzej po tej stronie, ale tą stronę możecie sobie naciąć ze strony zewnętrznej, a puszeczkę otwieramy sobie od strony tej, tej i tej, po czym musimy już niestety w jakiś sposób podważyć tą skrzyneczkę tu. Jak ona będzie gorąca, na pewno będzie Wam o wiele łatwiej. Klik i otworzycie, a ta strona się Wam po prostu tutaj ładnie wyłamie. Ale dobra, otwarcie jest otwarciem, przechodzimy do sedna sprawy. Pokażę Wam rzecz, która bardzo często się dzieje. Nie wszyscy chcą to poruszać, no bo wiadomo, o co chodzi, słuchajcie. No chodzi tutaj o kasę, nie? Ja generalnie staram się Wam ratować portfele. Mój kanał w większości filmów powstał po to, by ratować Wam portfele,
starać się pomagać, bo myślę, że kurczę, to tędy droga jest, żeby łatwiej było nam żyć wszystkim. Liczę też oczywiście w drugą stronę, że jeżeli ja będę miał jakąś potrzebę, to moi oglądający, którzy darzą mnie zaufaniem, no po prostu w jakiś sposób to będą mogli wynagrodzić, ale to być może, nie? W każdym bądź razie przechodzimy do sedna sprawy. Od sterowania do wyjścia poszczególnych tutaj kanałów, według oględzin, zaraz Wam pokażę to na mikroskopie, bo obiecałem kiedyś, ale nie pokazałem, więc dzisiaj to pokażę. Tutaj te przyłącza są prawidłowe. Stan MOSFETów sprawdzimy dopiero sobie na samym końcu po zrobieniu. Natomiast jakbyśmy przyglądali się tak bardzo dokładnie, to tu w tej części mamy trzy kanały zasilające. Jeden kanał, drugi kanał, trzeci kanał. Te trzy kanały zasilające są puszczone drucikami podwójnymi i są podłączone do wysokoprądowego wejścia zasilającego, bo nasz sterownik ma też wejście zasilające, naszą piętnastkę po zapłonie, ale on posiada tutaj też to, bo musi mieć to wysokoprądowe. Czy regenerować, czy nie regenerować? Uważam, że warto. Dlaczego? Dlatego, że ten sterownik przede wszystkim jest drogim sterownikiem. To nie jest sterownik bardzo tani, który leży na półce w każdym sklepie. Generalnie zasada jest jedna i prosta. Jeżeli Was stać, kupujecie sobie nowy. Jeżeli Was stać, a mimo to lubicie podubać i coś tam zrobić, to sobie go po prostu naprawcie, bo będziecie wiedzieli, że sobie coś zrobiliście, naprawiliście, macie chociaż tą frajdę, a gościu na internecie pomógł Wam to naprawić. Oglądaliście filmik, który był w jakiś sposób pouczający i Wam to pomógł. Wtedy ja się cieszę oczywiście. No i przede wszystkim liczę na jakieś tam pozytywne opinie. A jeżeli macie problemy, śmiało piszcie w komentarzach, będziemy to wszystko poruszali. Więc tak, czy teraz to widać na nagraniu? Myślę, że nie. Pokażę Wam na mikroskopie. Pokażę Wam na mikroskopie te punkty, które są tutaj naruszone. Zaraz poruszymy tutaj tą kwestię. Nie chciałbym, żeby ten filmik też trwał, kurczę, cały dzień. Troszeczkę mi się rusza ten statyw, no ale wierzcie mi, no takie buble sprzedają, nie? Ale nie chodzi o buble, a chodzi o to, że on się naprawdę sprawdza. Więc tu w tej kwestii, o dokładnie tu, widzicie, tu jest jeden przewód, tu jest drugi przewód. Nie wiem, jak to widać na nagraniu, w każdym bądź razie mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 przewodzików. Te przewodziki między sobą mogą się złączyć. Kiedyś gdzieś tam doczytałem, że one się nie mogą złączyć. W tym przypadku, w przypadku tego sterownika, one mogą się złączyć, dlatego że to są piny, które i tak one tutaj tak naprawdę, te wszystkie tutaj lecą sobie, można powiedzieć, połączone do kupy razem na tej części wysokoprądowej. No i dobrze, i teraz jakbyśmy się chcieli tak uczepić bardzo dokładnie, to ja Wam pokażę rzecz jaką. Tu w tym miejscu on został utleniony. Utlenił się najnormalniej w życiu i on nie łączy. Tak samo i tutaj, zobaczcie, wypłynęła kuleczka, o, i proszę bardzo, moim bardzo delikatnym ruchem, bez odcinania tego, mogę Wam pokazać, że to coś odpadło faktycznie. O, tak jak widzicie. I tych punktów, które poodpadały, tutaj mamy aż 6. Tu jest dokładnie ten sam punkt. O, właśnie, który odpadł. Nie wiem, czy to widać. Musicie wierzyć jedną rzecz. Znaczy wiedzieć jedną rzecz. Jeżeli odpadnie jeden z przewodzików, jeden z drucików od świec, to jednocześnie ten drugi musi zostać upalony, bo siłą rzeczy prądy wiadomo, że się rozkładają na wszystkie piny zasilające, na wszystkie druciki, przewody. Nie będę Wam już tutaj przytaczał z jakiego prawa, chyba że chodzicie do szkoły, to myślę, że już to wiecie, czy chodziliście. W każdym bądź razie te przewodziki nam poupalało. Tak to właśnie wygląda, a to są piny, które przychodzą dokładnie. No, na nagraniu troszeczkę będzie źle, to może widać. Jakieś tam nieczystości widać. W każdym bądź razie to są te punkty, które są przylutowane już do zasilania naszych MOSFETów. Tak to pokrótce wygląda. O, dobra, wracamy z powrotem, bo jest nam łatwiej pokazywać niż na mikroskopie. Mikroskop to się przydaje tylko, żeby podglądnąć, ustalić usterkę. Później ewentualnie oględziny, co i jak dalej. I teraz rzecz jest jaka. Jeśli chodzi o kwestię tych przewodów, co będziecie potrzebowali? Może być nożyk tego typu, aczkolwiek lepszym, dużo lepszym rozwiązaniem
jest nożyk z płaskim grotem, takim jak ten. Dlaczego? Dlatego, że tym nożykiem swobodnie umożliwi Wam, znaczy ten nożyk umożliwi Wam swobodne wycinanie po prostu tej masy tego silikonu tutaj. I kolejna sprawa jest taka. Jeżeli ktoś już podejmuje się takiego zagadnienia, nie wycinajcie tutaj całego tego, tej masy, bo to się mija po prostu z celem. Jeżeli macie przewody bardzo dobre, które są połączone, inne z tych drucików przewodów, które są do wyjścia mosfetami, to bez sensu jest ruszać tą część, która jest, chyba że widzicie profilaktycznie, że już coś tam zaczyna się dziać, to wtedy możecie sobie te druciki tutaj wyczyścić, odczyścić, dostać je do mosfetów. A jeżeli się to nie dzieje, no to bez sensu jest grzebać całą tą puszkę, odgrzebywać. Bo masa ta wyjątkowo się sprawdza bardzo dobrze, jeśli chodzi o kwestię izolacji przed wodą, przed wilgocią, no i wiadomo, i po części trzymając druciki, no ale niestety, no nie zabezpieczy naszego modułu. Producent przewidział tak, jak przewidział, więc nie krytykujmy producenta, bo dzisiaj tak naprawdę wszystkie moduły mają druciki aluminiowe. To nie jest do końca aluminium, bo to jest stop z domieszką, no ale w każdym bądź razie no jest domieszką aluminiową, więc się musi utleniać. Dobra. Nie zatruwam Waszego czasu w tym momencie, nie będę gadał o niczym. Biorę się za wycinanie tej części, tej, którą musimy naprawić tutaj. Także ja będę sobie swobodnie poza nagraniem wycinał tutaj tą część. O, łącznie z odgrzebaniem tutaj tego przyłącza zasilającego. I spotykamy się za chwilę już ponownie. A, tylko jedną rzecz jeszcze powiem. Tutaj macie zasilanie masy, o której od razu powiem, ta masa nigdy, ale to nigdy się nie upala. Musicie wiedzieć, chyba że sterownik aż dostał zwarcia, czyli nasz któryś z mosfecików powiedzmy zawiódł, coś tam zrobiło się niepokojącego, no to wtedy tak. Natomiast ta masa się nie upala, więc tej masy nie ruszamy i nie ma konieczności nawet odgrzebywać tu. Także odgrzebuję i spotykamy się po chwilki. Po chwili oczywiście. Także do zobaczenia za chwilę. I spotykamy się już ponownie. Moduł mamy przygotowany, tak jak tutaj widzicie przed sobą. Pozwolę sobie to przybliżyć. I tak jak mówiłem, w moim przypadku nie ma konieczności, żeby rozpruwać cały tutaj ten silikon. Silikon został zdjęty tu, gdzie znajdują się te trzy punkty przyłączeniowe oraz ten główny pin zasilający, który jest ten pin wysokoprądowy. Bardzo dobrym, tak jak już wcześniej powiedziałem, jest nożyk, rozwiązaniem oczywiście jest nożyk z płaskim grotem. Dlaczego? Dlatego, że po wycięciu tego silikonu w ten sposób, takim ruchem, możecie sobie wyczyścić elegancko, bo musicie wyczyścić powierzchnię, do której będziemy lutowali piny. Dlaczego? Dlatego, że tutaj są te przewody, te druciki aluminiowe zgrzewane. Jeżeli byście chcieli lutować, musicie posiadać kwas łącznie ze stopem, który jest do lutowania, czyli z tym topnikiem, który jest do lutowania połączeń aluminiowych i innych, czyli metali jakichś tam kolorowych, czyli na przykład miedź połączyć z aluminium, musicie mieć do tego chemię. Jeżeli nie macie, musicie wyczyścić to i w ten sposób właśnie możecie elegancko wyczyścić. Ja Wam zaraz pokażę to na mikroskopie. Tylko jeszcze jedną rzecz muszę Wam powiedzieć, jeżeli ktoś to oczywiście ogląda i kogoś interesuje. Przy ścinaniu pinów, przy wyczyszczaniu tutaj, uważajcie na jedną rzecz. Między dwoma tymi pinami zasilającymi występuje kondensator. Co prawda jest to kondensator mały, przeciwzakłóceniowy, ale żeby Wam się niepotrzebnie nie zrobiło jakieś zwarcie czy jakieś uszkodzenie, to po prostu na niego uważajcie, wyciągnijcie sobie najpierw tą masę, później sobie to wyczyścicie. No i ta sama zasada obowiązuje tutaj w przypadku tego pinu wysokoprądowego. Tu też są złącza, które są zgrzewane, te aluminiowe, i musicie tą płytkę bardzo dobrze wyczyścić, bo ona po prostu ma takie piny na sobie, w tym przypadku tutaj 6. Także za chwilę biorę się za lutowanie. Powiem Wam bardzo dobrą rzecz, która się sprawdza w tego typu przypadkach. Wypraktykowany w praktyce. Muszę kurczę odsunąć. Dobra, nim odsunę i pokażę Wam najpierw kwestię, jak wyglądają te piny do podłączenia pod mikroskopem. O, tutaj w górę, o.
Dokładnie. Więc tak, tutaj mamy ten jeden pin, który widzimy. To jest pin jeden zasilający tu. To mamy tutaj, płytka widać jest wyczyszczona dosyć solidnie. To jest ten kondensator, o którym mówiłem wcześniej. Tutaj malutki taki, uwaga na niego. Drugi pin, który mamy wyczyszczony i przygotowany. I trzeci z nich, który jest prawie po środku. O, tutaj tak jak widzicie, jest trzecia płytka, do której musimy się przygotować. Także taka sprawa. I teraz przechodzimy do setna. Czas oczywiście nie będę Wam zatruwał kwestii lutowania, bo to by się mijało z celem, bo myślę, że lutować potraficie. Natomiast co sprawdza się bardzo dobrze, to Wam od razu powiem. Drut srebrzanka do połączeń tego typu, ja oczywiście używam tutaj drucik 08, sprawdza się w 100% prądowo-wytrzymałościowo i jest, no muszę przyznać, lepszy jeśli chodzi o kwestię lutowania od przewodu miedzianego. Lutuje się go bardzo ładnie, fajnie, także co trzeba zrobić, to trzeba najnormalniej w życiu od każdego jednego pinu, czyli od tej każdej płytki tutaj, tej metalowej, pociągnąć jeden z pinów, czyli jeden przewodzik, drugi przewodzik i trzeci, one się będą zbiegały na tym pinie zasilającym tutaj. Mają być po prostu trzy przyłącza, bo są tak jakby trzy kanały po dwa MOSFETy, które sterują nam sześcioma, akurat w tym przypadku tutaj świec. No i do tego ja już używam normalnej cyny, tylko jest jedna rzecz, którą muszę poruszyć. Po wyczyszczeniu, jeżeli stosujemy jakikolwiek kwas, tutaj mamy przed sobą kwas jakiś tam, który jest do lutowania, do połączeń, to przede wszystkim musicie wiedzieć jedną rzecz. Jeżeli używamy kwasu gdziekolwiek w lutowaniu elektroniki czy przewodu, mało kto Wam o tym powie, bo no bo i po co, bo każdy ma daleko gdzieś. Przede wszystkim rzecz jest jaka. Jeżeli go już użyjemy, bo musimy go użyć, bo powierzchnia czasem może się okazać, że jest jakimś nalotem, który się ciężko lutuje, to bardzo ważną kwestią jest taką, żeby po lutowaniu najnormalniej w życiu ten kwas wyczyścić. Możecie sobie to przelać wodą, później możecie wysuszyć. No jest to bardziej, najbardziej sprawdzona metoda. Metoda czyszczeniem patyczkiem i wodą też sprawdzi się, ale tych patyczków pójdzie Wam naprawdę dużo. Dlaczego musimy to zrobić? Dlatego, że pamiętajcie o jednej podstawowej rzeczy, którą może już się uczyliście dawno temu w podstawówce. Woda odporuje, ale kwas nigdy. I co się później dzieje? Jeżeli przelutujemy którąkolwiek płytkę na kwas, to wiedzcie jedno, że za jakiś czas w tym miejscu zrobi się zielone, bo wilgoć siłą rzeczy zawsze się dostanie, to musi pracować gdzieś tam. I co się stanie? Najnormalniej w życiu sterownik, mimo że będzie zrobiony, on za jakiś czas po prostu padnie. Więc żebyście się nie rozczarowali sobie, czy robicie klientowi, komu by to, pamiętajcie, nie było, to ma być trwale i solidnie zrobione. Nie ma jakichś tam niedociągnięć, nie ma jakichś tam typu reklamacji, bo to idzie po prostu na Waszą renomę. Więc jeżeli robicie klientowi taki sterownik, no to musicie pamiętać o tym. Lutujemy piny, którekolwiek byśmy nie poruszali, gdziekolwiek, w czymkolwiek, czy to elektronice, czy to w przewodach, to zawsze, ale to zawsze po użyciu kwasu musimy przelać to miejsce wodą, żeby ten elektrolit po prostu zmyć, bo on najnormalniej w życiu mimo lutowania temperatury zostaje, a później właśnie rozczarowanie, bo zjada metal, no bo musi, no taka jest jego natura, nie? Jakby nie zjadał, to znaczy, że by był po prostu bardzo kiepski, a skoro jest dobry, więc skoro i lutuje, i powierzchnię wytrawia, to musi i metal niszczyć. Dobra, więc ja nie będę zatruwał, tylko powiem o dwóch rzeczach, nim przejdę do lutowania. Do lutowania tego typu rzeczy, czy jakiegokolwiek sterownika, pamiętajcie, używamy grota takiego, który jest nie szpicem, tylko jest szpicem płaskim, czyli tak jak tutaj widzicie, on jest płaski. Dlaczego? Dlatego, że ja, przenosząc temperaturę podczas lutowania, nie nagrzewam tylko samym szpicem punktu, tylko nagrzewam go płaską powierzchnią. Płaska powierzchnia daje mi to, że oddaje lutownica z całą swoją temperaturę, ile ma na samym czubku tego grota, oddaje mi na powierzchnię płaską. A jeżeli to robicie takim grotem
ze szpicem. Może się okazać, że po prostu nie polutujecie tego, będziecie się męczyli, 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 a to tylko dlatego, że jest nieodpowiedni grot. No taka pierdoła może się jednak czasem komuś przydać. No i oczywiście pominę kwestię, że ma być czysty. Grocik nie może mieć jakichś tam zanieczyszczeń. To jest ta sprawa. No i kwestia jeszcze najważniejsza na samym końcu. Sterownik pokryty jest radiatorem aluminiowym, który odbiera bardzo dobrze ciepło. A musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Nasza płytka, ta hybryda, która jest, jest przyklejona na płycie aluminiowej. Więc żeby Wam tego ciepła nie odbierała, to najnormalniej w życiu musicie tą powierzchnię sobie nagrzać. Czym? Nie narzucam. Możecie użyć, nie wiem, nawet suszarki gorącej, opalarki, dla dobra sprawy, jeżeli nie macie, a macie pod ręką jakiś, powiedzmy, malutki palniczek, to sobie nagrzejcie tą część po prostu delikatnie. Generalnie rzecz jest jaka? Ta obudowa, jeżeli ja, chyba że ktoś ma grzałkę, no to inna kwestia, nie? Ale ja mówię o tych, którzy nie mają. Ta powierzchnia musi być gorąca, żeby po prostu nie odbierała Wam temperatury podczas lutowania. Nie mówimy tutaj o tym pinie do zasilania, bo z nim sobie poradzicie bez problemu. Taką już lutownicą 30, która jest wystarczająca. Natomiast te trzy punkty, no niestety, jeżeli chcecie zrobić to solidnie, a myślę, że i liczę na to, że chcecie zrobić solidnie, to musicie nagrzać tą obudowę, która jest aluminiowa tam i dopiero polutujecie. Także dobra, nie zatruwam, nie przeszkadzam. Polutuję piny przede wszystkim. Najpierw pamiętajcie jedna rzecz. Jeżeli ktoś to lutuje po raz pierwszy, bądź ogólnie lutuje po raz pierwszy na przykład, to podstawowa sprawa jest taka. Nie przykładamy cyny naszego drucika czy przewodu i próbujemy go przylutować teraz. Nie, błąd w sztuce. Najpierw musimy ten punkt powielić cyną, bądź na przykład pokrywamy kwasem, jeżeli musimy, jest taka konieczność. Pokrywamy go cyną, czyli powielamy go, każdy jeden punkt. Później dopiero do tego punktu przykładamy grocik, na którym mamy troszeczkę naszego topnika czy cyny. Nasz drucik przygotowany tutaj i dopiero jego cyk możemy przylutować, bo niestety, ale to bardzo często się zdarza, że ktoś do takiego pinu przykłada drucik, przewód, który jest czasem nawet nie powielony cyną, tylko jest czysty, goły z metalu i przykładają cynę, no kurczę, nie chce się lutować. No nigdy się nie przylutuje w ten sposób. Także pamiętajcie, najpierw pokrywamy cyną, a później dopiero lutujemy. Dobra, nie zatruwam, idę nagrzać sobie nasz modułek i biorę się za przylutowanie pinów. Oczywiście zaczynając od pinu tego, który jest najbardziej przeszkadzający jako ostatni, czyli w tym momencie musi być jako pierwszy, czyli zaczynamy ciągnąć pierwszy, drugi i jako trzeci, ostatni już ten, który wyjdzie nad nim. Także lutuję i pokazuję, jak to wygląda. Także póki co dzięki, do zobaczenia za chwilę. I spotykamy się już po polutowaniu pinów. Tak to wygląda z mojej strony. Mamy trzy druciki puszczone. Oczywiście w moim przypadku jest to srebrzanka. Przylutowane do trzech pinów. Tylko jest jedna rzecz taka. Jeżeli lutujecie, to pamiętajcie o pewnej kwestii. Starajcie się, żeby te trzy przewody między sobą nie były połączone razem. Dlaczego? Dlatego, że te przyłącza, one będą służyły tak jak pierwotnie, jak i w tym momencie, jako zabezpieczenie. Czyli gdyby na przykład któryś MOSFET wystrzelił, zrobiło się zwarcie na świecy, czy powiedzmy jakaś inna okoliczność, zwarcie przewodu na przykład, to ulegnie spaleniu jeden przewód, a gdy na przykład te przewody będą trzy, bądź to będzie jedna wielka skrętka na tych trzech pinach zrobiona, bo tak też możecie zrobić i to działać będzie, ale wtedy zabezpieczenia nie macie żadnego, bo jeżeli na przykład ten kanał, który odpowiada za zasilanie tych MOSFETów tutaj, zostanie zwarty, no to wiadomo, że w tym momencie upali jedno tylko, ale jeżeli to będzie wielka całość i te druty będą zdublowane jako trzy druty, no to wtedy może stać się już jakieś niepotrzebne coś tam. Także słuchajcie, moduł mamy zrobiony. Jeżeli będziecie chcieli oglądać sobie filmik, jak sprawdzić, wytestować ten moduł miernikiem, to zapraszam do kolejnego filmu, gdzie będzie oczywiście test takiego sterownika. Także wiecie już, jak otworzyć puszkę, wiecie już, jak naprawić, wiecie już, co zrobić, jak odgrzebać, co, jakie znaczenie ma tutaj, do czego są, które elementy potrzebne. Także jak filmik się komuś przydał, to liczę na łapeczek w górę.
Subskrypcję sobie kliknijcie, tak jak powiedziałem. No jest to jakaś tam forma podziękowania za to, że Wam przekazałem jakąś tam informację, która być może i liczę na to, że się faktycznie przydała. A jeżeli ktoś potrzebuje informacji, jak go sprawdzić, to nie będę już w tym momencie zatruwał, bo filmik trwałby za długo. To zapraszam do filmiku test takiego czegoś i zrobimy na stole szybką próbę, szybki test miernikiem. Najprostszym multimetrem, żebyśmy wiedzieli, czy on będzie żył, czy nie. Póki na razie sterownik tego typu zalewamy jakimś silikonem, zaklejamy go dosyć solidnie, bo pamiętajcie o rzeczy takiej. Puszka musi być solidnie zamknięta, dlatego że to coś pracuje pod maską, a pod maską wiadomo, że może być wilgoć, może być woda, bo raczej na pewno. A tym bardziej, że tutaj mamy taki odpowietrznik, którym pamiętajcie, jeżeli będzie dosyć długo zatopiony sterownik w wodzie, woda również się dostanie, także będzie ten zaworek działał tutaj nam w dwie strony. O, tu ten zaworek, który teraz widzicie. Dlatego zalejcie to silikonem, żebyście mieli tą 100% pewności, że to jest moduł zamknięty, hermetyczny. I nawet gdybyśmy dekielka nie zamknęli, to wiemy, że do tej części tutaj woda nam się nie dostanie. Także jeszcze raz dziękuję. No i cóż, póki co miłego lata korzystajcie i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, hej.